dzisiaj dla mnie kanał sportowy, sorry, że to powiem, traktuję trochę jako martwy projekt. Mam wrażenie, że ten projekt upadł. To był moim zdaniem moment, w którym kanał sportowy został zniszczony. Był absolutnym gwoździem do trumny. Mateusz ma taką bardzo dużą zdolność i szczerze mu jej zazdroszczę. Mam wrażenie, że ten projekt upadł i nie do końca widzę możliwości, żeby on się jeszcze... A to są bardzo mocne słowa. Dlaczego tak uważasz? Przecież kanał sportowy cały czas działa, robi swoje formaty, ma na swoim pokładzie ludzi. Ja wiem, że pewnie nawiązujesz do tego, że spadły bardzo mocno wyświetlenia, ale to chyba jest za mocne określenie, tak mi się wydaje, że jest martwy. Wiesz co, no jeśli masz ten milion subów, ale w live cię ogląda 800, 1200, 1600 osób. Wiesz, 1600 osób to jest 100 osób na województwo, nie? To znaczy, że musiałbyś 2 dni chodzić i pukać od drzwi do drzwi, żeby spotkać kogoś, kto to w live ogląda. I mogłoby się okazać, że nie spotkałeś. Więc to jest naprawdę śladowe. I ja w tym momencie nie chcę się wyzłośliwiać. To jest po prostu czysta matematyka, tak? Mamy 16 województw w Polsce, jak ogląda 1600 osób, to jest 100 osób na województwo, czyli nikt. I chłopaki próbują to podnieść w jakikolwiek sposób. Czy udany, czy nieudany? No na razie nieudany. Nie będę się bawił w dyplomatę, że udany. Czy ty swoim odejściem z kanału sportowego, a później tym nagranym filmem, który wrzuciłeś na Weszło TV, tak naprawdę zniszczyłeś kanał sportowy? Pytasz mnie, czy ja zniszczyłem? Czy zniszczyłeś kanał sportowy? Nie czuję się osobą, która zniszczyła kanał sportowy. Gdy miał wskazać winnego zniszczenia kanału sportowego, tak... Ktoś mi zarzuci, że nie powinienem tego. Gdy miał wskazać jedną osobę, no to musiałbym wskazać jednak Mateusza, no bo to była osoba, która sprawiła, że po pierwsze ja odszedłem, co było dużym ciosem dla kanału sportowego. Nie da się powiedzieć, że nie. Znaczy dzisiaj można powiedzieć, że tak, ale przede wszystkim, że było to ciosem. Przede wszystkim występ Mateusza w Arłamowie zniszczył kanał sportowy. Gdy ludzie zobaczyli Mateusza, tę twarz, której zazwyczaj nie pokazuje. Zanim jest dzisiaj dla kanału sportowego Krzysztof Stanowski, żeby następne kilkadziesiąt minut rozmawiać o Krzysztofie Stanowskim. Rozmowa o biznesie z Krzyśkiem, no to w ogóle jest na poziomie podstawówki. To był moim zdaniem moment, w którym kanał sportowy został zniszczony. Występ Mateusza w Arłamowie był absolutnym gwoździem do trumny, bo on z kolei poskutkował tym, że ja musiałem mu odpowiedzieć. I jeśli potem słyszałem w jakimś jego wywiadzie, że no bo ja się przygotowałem. No rany, to nie jest nielegalne się przygotować. Znaczy, to nie jest chyba zarzut, że ktoś był przygotowany versus ktoś, kto nie był przygotowany. No nie moja wina. Że ja się przygotowałem, to znaczy, że ty się przygotowałeś, tak? Tak, że ja byłem przygotowany i nagrałem przygotowaną odpowiedź, a on tak na spontanie w tym Arłamowie coś tam powiedział. To trzeba było nie mówić. Ale ten moment był moim zdaniem takim faktycznym końcem kanału. A czy nie czujesz, nie masz takiego wewnętrznego... Bo ja poczucia? Potem zostałem sprowokowany i musiałem potem odpowiedzieć. Znaczy musiałem odpowiedzieć. Ja wciąż dawałem jeszcze opcję, żebym nie odpowiedział. Bo to też jest ciekawe. A co to oznacza? Wiesz co, kilka osób mi zarzucało, tak w internecie patrząc po komentarzach, że ja wrzuciłem na minę Maćka Wandzla. No to cię chciałem zapytać, to miało być moje następne pytanie. Chciałem cię zapytać, czy nie czujesz się w stosunku do Maćka nie fair, no bo jednak... Sprzedałeś mu udziały w wybrakowanym projekcie, jak można wywnioskować z swoich słów z ostatnich paru minut. Siedzieliśmy w kancelarii z Maćkiem Wandzlem prawniczym. Byli prawnicy, był notariusz. Wszystko było gotowe do podpisania. I poszliśmy do pokoju obok. Zostawiliśmy wszystkich w tamtym pokoju, poszliśmy do pokoju obok. I ja powiedziałem, Maciek, nie chcę, żebyś miał do mnie pretensje, że dzisiaj jest wtorek, robimy transakcję, a w piątek masz do mnie pretensje, że kupiłeś coś, co jest rozwalone. Więc chcę, żebyś wiedział, że ja w piątek muszę nagrać odpowiedź na to, co powiedział Mateusz w Arłamowie na mój temat. No muszę, ponieważ moja wiarygodność w biznesie i w ogóle została podważona. I jak nie nagram, to... Znaczy nie ma możliwości, żebym nie nagrał. Chyba, że powiesz Mateuszowi, żeby się nagrał 30 sekund, coś, żeby powiedział, że przepraszam mnie za te słowa, że go poniosło, że to była głupota i tak dalej. Niech mnie przeprosi w filmiku na 30 sekund, wrzuci na swojego Instagrama czy na Twittera i jakoś to przełknę, ale niech to zrobi. No i usłyszałem, no ale on pewnie tego nie zrobi. Ja mówię, no to wiesz co? No to wytłumacz mu, że czasami w życiu jest taka sytuacja, że lepiej przegrać 0-2 niż 0-8. Bo wpierdol jest pewny. I tak dostaniesz jedno na boisku,
ale lepiej przegrać 0-2 niż 0-8. No ale wybrali koncepcję 0-8. Nie wchodziła 0-8. W grę taka opcja w ogóle. Jaka? No żeby taki rodzaj przeprosin wystosować. No widocznie nie, skoro ich nie było. No to skoro się ich nie doczekałem, to nagrałem swój film. I jeśli chodzi o ten film, no to powiedziałem w nim całą prawdę. Potem słyszałem, że to nie tak, że on sobie przeinaczył. Mateusz ma taką bardzo dużą zdolność i szczerze mu jej zazdroszczę, że potrafi z niesamowitą pewnością siebie, z charyzmą w głosie, piękną polszczyzną, mówić rzeczy, które nie mają żadnego pokrycia, ale mówić w taki sposób, że wszyscy mu wierzą. I to może być dowolna rzecz. No. Ze spuszczoną głową, powoli, idzie żołnierz z niemieckiej niewoli. Bez broni, bez orła na czapce, bezbronny na ziemi matce. Ostatnio włączyłem sobie z ciekawości, bo już widziałem, że już tak źle jest na każdym froncie z wyświetleniami w kanale, że włączyłem sobie ten ich zebranie zarządu. No i słyszę, że Hiszpania ma 2 razy więcej ludności niż Polska. Mateusz o tym cały wywód zrobił. No przecież to bzdura. No ale wszyscy uwierzyli, no bo kto to będzie weryfikował. Potem słyszę, że gazet sportowych w Hiszpanii dziennie sprzedaje się 3 miliony. No przecież to totalna bzdura. Sprzedaje się 600 tysięcy. No ale kto to będzie weryfikował? Jak spojrzę na przykład na zainteresowanie sportem w Hiszpanii, gdzie pewnie ta nacja jest 2 razy taka jak w Polsce, a sprzedaje się codziennie dziennika sportowego około 3-4 milionów. Tutaj oczywiście łączę AS, Marca, Mundo Deportivo, Kataloński Sport. To gdyby to było proporcjonalne przełożenie na rynek polski, to w Polsce się powinno sprzedawać powiedzmy 1,5-2 miliony gazety sportowej. No to nie ma szans. Po prostu mówi rzeczy z taką pewnością w głosie, że ludzie mu wierzą. Mówi, że nie wiem, że jak się kupuje bilet do innego kraju, to się wpisuje numer wizy, akurat w Indiach było inaczej i stracił pieniądze. No gdzieś przy zakupie biletu się wpisuje numer wizy. No, Pan na samym końcu mówi do mnie, panie, proszę pana, proszę pokazać wizę do Indii. A ja mówię, proszę pana, jaka wiza? Oczywiście Hindusi zrobili to sprytnie, no bo w wielu krajach jest tak, że jak chcesz kupić bilet do danego kraju, to absolutnie musisz podać numer wizy. Tutaj ktoś ci sprzedaje bilet bez poinformowania cię, że konieczna ci jest wiza, nawet jeśli nie wychodzisz z lotniska. Także no 2 bilety wylądowały w koszu, więc słuchajcie kochani, żeby oszczędzić jakby wasze tutaj finanse, przekazuję taką informację. Powiedzmy sobie szczerze, ale ma taką zdolność, że potrafi powiedzieć wszystko tak ładnie, że ludzie mu wierzą. Więc potem też zaczął mówić, że to nie było tak, tylko tak, nie tak, tylko tak. I widzę, że zaczął tam w pewnym momencie przekonywać, że ja w czymś skłamałem. I'm talking to you. Show me your fucking mouth. Znasz Harvey Keitel, jak on to mówił? Nie mogę tego powiedzieć do filmu, mogę dla ciebie. Show me your fucking mouth.